fokus, fokus, fokus. Hej wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was ze znanymi już Wam rzęsami magnetycznymi, ponieważ ja już je Wam raz pokazywałam. To są te same rzęsy. Po prostu dzisiaj mamy podejście numer 2. Ja mam podejście numer 2. Tak naprawdę nie przedłużając, po prostu zaczynamy działać. Przeczytałam w komentarzach tam pod poprzednim filmikiem, że ja powinnam to robić na wytuszowanych rzęsach. Czyli tak naprawdę magnetyczne rzęsy nie pomagają nam w tym, aby nasz makijaż był skończony dużo szybciej, bo mimo wszystko trzeba pomalować chyba te rzęsy po to, żeby potem przyczepić te magnetyczne. No, teraz sprawdzimy to pod takim względem, nie czy te rzęsy pomogą nam przyspieszyć, troszkę skrócić nam nasz makijaż, tylko po prostu czy one się w ogóle nadają, aby je używać do naszego makijażu, tak po prostu. No i teraz mam pomalowane już rzęsy. Moje rzęsy... Ja lubię swoje rzęsy, nie potrzebuję żadnych sztucznych tam przyklejać. No ale wiadomo, raz na jakiś czas do jakichś zdjęć może, albo po prostu, bo jesteśmy kobietami i lubimy raz na czas poeksperymentować. Takie rzęski. Napiszę Wam tak czy siak w opisie jeszcze dokładną nazwę tych rzęs. Nie wiem, czy będziecie wszystko dokładnie widzieć, no ale tak jak mówię, pomalowane rzęsy i na pomalowane rzęsy nakładam pierw tą długą część na górę i od spodu będę przyczepiała te trzy kępki, które mamy w zestawie. Postaram się to zrobić w taki sposób, że ja chyba sobie nałożę te rzęsy naprawdę na moje i poprzyczepiam. Nie mam pojęcia, no. Zaraz zobaczymy. Problem jest, że ja muszę te magnesiki tak umiejscowić, żeby one były jak najbliżej naszej linii rzęs. I to jest naprawdę ciężkie. Podejście numer 2. Albo i też nie. Dobra, postarałam się tą pierwszą część naprawdę umiejscowić jak najbliżej linii rzęs. I położyłam, tak jak mówię, tą dłuższą część położyłam sobie na górę i teraz pojedynczo będę te kępki po prostu tutaj będę przytrzymywała palcem tą górną rzęsę i będę sobie tą pensetą pojedynczo przyczepiała kępki do magnesików. Nie tak jak nam tutaj kazali w instrukcji, żeby wszystko ułożyć na tej pensecie, potem przykładamy, pam, jakby łączymy i pięknie trzyma się wszystko na rzęsach, bo tak to nie działa. Trzeba sobie dawać radę troszeczkę inaczej. I to się jakoś przyczepia. Patrzcie. No, jakoś to się tam... O kurde, zgubiłam jedną kępkę? Kurde, zaginęłam jedna kępka z drugiego oka. Ta najważniejsza, ta najdłuższa. Kurde! Co teraz? Gdzie ona jest? Pewnie gdzieś na niej siedzę, no już jest zgnieciona i nic po niej nie ma. I się okaże, że ten super sposób jest idealny. Rzęsy wyglądają pięknie, a ja nie mogę ich... A ja nie będę mogła ich nosić, używać, bo zgubiłam najważniejszą kępkę, bo ja tak naprawdę zastanawiam się, żeby ten najmniejszy magnesik odciąć sobie, w sensie, żeby z całutkiej rzęsy zostawić sobie połówkę, tylko połówkę ewentualnie używać, jeżeli ten sposób się sprawdzi, a nie całość. No i najważniejsza kępka mi się zgubiła. No dobra, skończymy pierw to oko, zobaczymy, czy to w ogóle się uda i potem będziemy narzekać dalej. Pierwsze oko przyczepiłam. Oko prezentuje, pierwsze oko, pierwszą rzęsę przyczepiłam. Efekt prezentuje się tak. I teraz ta osóbka, która pozostawiła ten komentarz, miała naprawdę rację, żeby pierw wytuszować swoje rzęsy, a potem spróbować z tymi z magnesami. Ale to, co mogę zauważyć, to, że tutaj ta część wygląda naprawdę świetnie, ale tutaj tak dziwnie, nie wiem, czy to widać dokładnie w kamerze, ale tak jak widzę w lusterku, to ta część wygląda super. Tutaj tak troszeczkę brakuje tych rzęs,
bo tutaj te dwa magnesiki są mniej więcej w tym miejscu jest jeden, w tym miejscu jest drugi. Tutaj mam też swoich troszkę rzęs więcej. I potem tutaj jest taka lekka luka, w sensie dużo mniej tych rzęs. I potem ostatni magnesik jest tu. I znowu tak kępka dużo tych rzęs w jednym miejscu. Dlatego ja bym naprawdę jestem za tym, żeby dotąd sobie obciąć te rzęsy. Niech tutaj będzie taki busz, a tutaj troszeczkę ich mniej. Dlatego tak, obetnę to. No i postaram się znaleźć tą drugą kępkę z drugiego oka. Powiem Wam, że bardzo ciężko mi było ściągnąć te rzęsy z moich wytuszowanych rzęs, ale jakoś dałam radę i odnalazłam zgubę, patrzcie. W zagięciu pojemnika się skitrała. Dobra, najważniejsze, że się znalazła. Biorę tą podłużną rzęsę. Na początek lepiej odciąć troszeczkę mniej, zawsze można jeszcze dociąć. Na początku... Kurde, przyczepia mi się magnes do nożyczek. Dwie rzęsy skleiłam i teraz ta na dole to jest oryginalna, ta na górze jest obcięta i tyle się pozbyłam. Przyczepiłam już tą krótszą rzęsę i niestety, ale ja muszę tutaj bardziej podciąć jeszcze tak jakby do magnesiku, bo pomiędzy jednym magnesikiem a drugim są rzęsy bez magnesu. I jeżeli ja w pewnym odcinku odcięłam część tej rzęsy, to teraz ta część tutaj pomiędzy lata, ona po prostu się odchyla tak do góry, bo nie ma co ją trzymać. Dlatego ja muszę odciąć prawie że do tego kolejnego magnesiku. No dobra, działam dalej, obcinam poprawki kolejne i zaraz zobaczymy, co to da. Czarna na dole kreska tutaj, tutaj. I teraz tą część tutaj po prostu muszę obciąć. Przyczepiłam już te rzęsy po tym ostatecznym tak naprawdę podcięciu i to wygląda znowu dziwnie. To już miało potencjał i go straciło. Bo teraz, chyba że problem tkwi w tym, że po prostu przy ściąganiu za każdym razem tych magnesów, tych magnetycznych rzęs, ja ściągałam sobie maskarę z moich rzęs. I teraz tak wygląda tutaj pusto, bo po prostu bym musiała je z powrotem wytuszować. Dlatego zaraz sprawdzimy tak naprawdę i dopiero wydamy ostateczną ocenę na drugim oku, jak przyczepimy te rzęsy. Postaram się tak naprawdę raz porządnie przykleić, przyczepić, żeby potem ich nie trzeba było ściągać, znowu zakładać i aby mój tusz pozostał bez naruszeń żadnych. I tak naprawdę może wtedy dopiero ocenimy to wszystko, bo teraz to wygląda tak, że niby to wygląda ładnie tutaj, że po prostu tak dużo rzęs, ale co tutaj się dzieje? Tutaj nic nie ma. Tutaj jednak znowu brakuje troszeczkę tych rzęs. No ale jak te rzęsy tutaj były normalnie po całości, to wyglądało też to dziwnie. Moje straciły rzęsy troszeczkę uroku, ponieważ no mówię, ściągnięte są te rzęsy. Ściągnięta jest maskara i troszeczkę się one tam posklejały. Dobra, po prostu zrobię drugie oko, może wtedy się bardziej wypowiem. I powiem Wam, że namęczyłam się troszeczkę przy tym drugim oku, bardziej jak przy tym pierwszym, nie wiem dlaczego. Oko prezentuje się tak. Tutaj mamy wielki busz, a tutaj takie, no, pojedyncze rzęski. To nie wygląda ładnie. Zastanawiałam się już, żeby zostawić sobie tylko tutaj ten jeden magnesik przy tym zewnętrznym kąciku, żeby tak sobie tylko tutaj wydłużyć i tutaj reszta moich rzęs. To już będzie taki naprawdę ostateczny krok i nie cofnę się z powrotem, to już tak poniżę te rzęsy, że nic więcej z nich już nie będę w stanie zrobić. Tego muszę się naprawdę zastanowić. No ale z drugiej strony ja tak czy siak ich nie noszę. A może jak poobcinam sobie te zbędne części, raz na czas może sobie wtedy użyję te kępki, nie wiem. Tak naprawdę z normalnych rzęs robię powoli kępki. Chyba że ja sobie ten ostatni magnesik przyczepię nie tutaj, tylko zaraz przy tych. Co myślicie? Położyłam tą kępkę i ona się skleiła z tą... O Jezu, skleiła się z tym magnesem obok z rzęs i teraz penseta jeszcze mi się przyczepiła do rzęs. Jezu, nie. Dobra, ja już to oko po prostu tak zostawię, trudno. Mi się moje rzęsy podobają, ale jak przyczepiasz tutaj taką dużą część sztucznych, gdzie ta naprawdę tam się robi taka objętość, to tutaj te moje to wyglądają takie patyczki. Zostawić sobie tylko naprawdę tą jedną kępkę, ja zepsuję te rzęsy. No ale dobra, teraz muszę się po prostu zastanowić, tak
porządnie, czy mi się taki efekt podoba. Nie, nie podoba mi się taki efekt. Czy po tym filmiku te rzęsy wylądują znowu w pudełku i nigdy nic więcej z nimi nie zrobię? Tak, tak też będzie. Dlatego ściągam to i obcinam. I będę chyba mogła oficjalnie powiedzieć, że tak, wydałam pieniądze w błoto, kupiłam rzęsy, które zepsułam. Sama je zepsułam i nigdy nic więcej z nimi nie zrobiłam. Przy magnesiku zostawiam taką jedną malutką kępkę. Mam nadzieję, że ona jakoś się nie będzie podnosiła. Zawsze mogę ją jeszcze obciąć. No, przykładam teraz tak naprawdę. Już musi być to już ostatni raz, no bo co ja dalej mam jeszcze obciąć? Tylko tak naprawdę, co my możemy teraz powiedzieć, jak ja znowu straciłam troszkę maskary z moich rzęs? Nie za dużo. Przykleiłam tą kępkę do moich rzęs. Ona jest tutaj. Tutaj są moje rzęsy. I czy to ładnie wygląda? 90% efektu teraz widzimy. I przy takim zostańmy. Nie będę malowała, tuszowała na nowo rzęs, żeby zobaczyć 100% efektu. Taki oceńmy. Jak patrzę w lusterko, to nie wygląda to źle, ale czy ja będę to używała, tą kępkę używała, wątpię. 99,9% jestem pewna, że nie będę tego robiła. Może zraz użyję tą kępkę do jakiegoś zdjęcia. Umiejscowię ją może troszeczkę w innym miejscu, albo pod jakimś innym kątem, nie wiem. No, eksperyment skończony. Wnioski takie, że na pewno te rzęsy trzymają się lepiej, zakłada się je lepiej na swoich rzęsach, które wcześniej wytuszujecie. To jest na pewno pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że zepsułam całe rzęsy. Chociaż tak naprawdę w pierwotnej formie nigdy bym ich nie użyła, a tak kępkę może z raz czy dwa użyję, więc tak naprawdę no zyskałam kępkę. Zyskałam kępkę. I teraz co? Czy ja Wam polecę te rzęsy, żeby kupić i zniszczyć i raz na calutki żywot tych rzęs użyć tą kępkę? Czy ja Wam polecę zakup tych rzęs? Nie, nie polecę. Chyba, że podobał Wam się efekt ten na samym początku, jak ta rzęsa była cała albo w połówce i byście używały te kępki częściej, no to super, kupujcie. Ale jeżeli macie takie samo podejście jak ja do tego, to nie, nie kupujcie. Ja zniszczyłam te rzęsy za Was, Wy nie musicie. Zaoszczędźcie swoje pieniądze, naprawdę. Zbliżając się już do końca. Jako kępkę zraz użyję, może dwa, może parę razy do zdjęć, ale tak na co dzień to wątpię. Jako całość nie użyłabym nigdy, jego połówka też raczej nigdy bym nie użyła. Tak więc nie polecam. Nie polecam kupna tych rzęs i to by było na tyle. Pokażę Wam jeszcze raz, jak to wygląda z tą kępką. To jest takie efekt przyciemnionego kącika. Może można kupić zamiast calutki rzęsy w magnesach, może można kupić pojedynczo kępkami. To bardziej już polecam w tą stronę pójść, aniżeli kupić cały zestaw, który sobie może pociąć, zepsuć i używać kępki z całego zestawu. Tego nie polecam. No i co? To było na tyle. Ja mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym. Hej!